31 marca w siedzibie PKN Orlen w Płocku odbył się kiermasz wielkanocny, na który zaproszono stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje pozarządowe z Płocka, ale i z okolicznych miejscowości. Zobaczcie Państwo, co można było tutaj nabyć. Zające, kurczaki, kaczki, obrazy, bieżniki. No, dużo rzeczy mamy. Do wyboru, do koloru. No różne rzeczy i Wielkanoc, i to, co na cały rok może wisieć na przykład na ścianie. No mamy króliczki, kurki, stroiki świąteczne. Rozumiem, że są to rzeczy wykonywane przez Państwa podopieczne. Oczywiście z naszą pomocą. Ile czasu trwały przygotowania do tego kiermaszu? Wie Pani, to różnie, ale czasami zaczynamy już po Bożym Narodzeniu przygotowania do Wielkanocy. Strasznie dużo tych rzeczy. Ile czasu trwało przygotowanie do tego kiermaszu? Około miesiąca czasu trwało przygotowanie, zbieranie materiałów i samo wykonywanie tych prac. I ile osób wykonywało te prace? Mamy w naszym ośrodku około 30 osób, ale tak około 20 się bardzo angażuje w te prace, które tutaj powstały. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę wesołych świąt Państwu i wszystkim, którzy tu u nas kupują. Serdecznie witamy wszystkich na kiermaszu. Oczywiście mamy bardzo dużo rękodzieła wielkanocnego, robione, wszystko jest przez naszych uczestników. Zapraszamy oczywiście do zakupu wszystkich. Ile czasu trwało przygotowanie tych wszystkich pięknych rzeczy? Wszystkie ozdoby to przygotowujemy już w sumie w styczniu. To jest bardzo wcześnie, ponieważ wszystko musi być robione od podstaw. Drzewo malowane, drzewo wycinane, materiały oczywiście przygotowywane do tego wszystkiego. Także troszeczkę to trwa. A w jaki sposób zdobywacie Państwo materiały do tych ozdób świątecznych? Mamy różne źródła. Niektóre materiały są, jak widać, naturalne przede wszystkim, tak jak krążki drewniane, różnego rodzaju materiały, wiadomo, kupujemy w sklepach, to jest normalne. Różne rzeczy też sami robimy, tak jak wycinamy, grawerujemy różne rzeczy w sklejce. Naprawdę jest tego dużo, dużo, dużo. I ile osób bierze udział w przygotowaniach? U nas na warsztacie jest 25 osób. Oczywiście normalne jest to, że nie każda osoba jest w stanie zrobić daną rzecz. Więc u nas na przykład pracownia stolarska robi drewniane rzeczy, które przygotowuje, i robią to wszyscy. Tak, także tutaj tak samo czy krawiectwo. Również tutaj cała pracownia się stara, tutaj wycina, wypycha. Naprawdę tutaj jest ogrom pracy. Przepiękne są ozdoby, trzeba przyznać. Gratuluję bardzo. No i co, życzę powodzenia w dużej sprzedaży. Oczywiście i pozdrawiamy serdecznie i życzymy wszystkim wesołych świąt. U nas można nabyć rękodzieło wykonywane przez naszych uczestników. Mamy wykonywane rzeczy w pracowniach krawieckich, mamy poduszki, mamy różnego rodzaju stroiki. Głównie wykonywane właśnie, tak jak wspomniałam, przez naszych podopiecznych. Ile osób i ile czasu przygotowywało te wszystkie piękne dekoracje? Nasze warsztaty liczą 50 uczestników. Przygotowujemy się od sezonu bożonarodzeniowego, także właściwie no można powiedzieć, że od grudnia, jak już się skończą święta Bożego Narodzenia, ruszamy z dekoracjami wiosennymi i wielkanocnymi. Życzę w takim razie udanej sprzedaży i wesołych świąt. Dziękuję serdecznie i również życzę Państwu wesołych świąt.